Ktoś mi, proszę Państwa, na Facebooku zachęcił, żebym się zajął poważnymi problemami, bo pan Adrian Zandberg mówił o rzeczach poważnych, mianowicie o 4-dniowym tygodniu pracy. No dobrze, a jak ktoś zacznie mówić o 3-dniowym tygodniu pracy, albo o 2-dniowym, albo o tym, że należy pracować do góry nogami, to ja też mam się czymś takim zajmować? Jest to rzecz absurdalna. We Francji na przykład też, kiedy tam rządzi lewica potworna, takie pomysły rzucano, ale na szczęście zostały one odrzucone. I teraz, proszę Państwa, ktoś mi napisał na Facebooku, że przecież jak zrobiono wolne soboty, najpierw skrócono w części zawodu, potem we wszystkich, no nic się strasznego nie stało. Nie stało się oczywiście nic strasznego. Tyle, że nasze zarobki i dochody spadły o 1/11, czego nikt oczywiście nie zauważa. Nie zauważa, bo i tak był pewien wzrost wtedy na szczęście, ale spadły. I w ogóle tempo rozwoju krajów bogatych, które sobie wprowadzają na przykład wolne soboty, oczywiście jest mniejsze od krajów, które ich nie wprowadziły. I one dzięki temu, te kraje biedniejsze, doganiają te bogatsze. Oczywiście nie ma przymusu pracy. Jak ktoś chce pracować mniej, to niech sobie pracuje mniej, prawda? Ale dlaczego mają tym wszyscy podlegają? Są ludzie, którzy chcą pracować. Ja pamiętam, jak żeśmy miały być budowany kapitalizm, niby Solidarność miała niby budować kapitalizm. I wtedy pan Lech Wałęsa powiedział w rzadkim przypływie rozsądku, powiedział, zobaczycie, jak przyjdzie kapitalizm, to będziecie chcieli pracować nie tylko w sobotę, ale i w niedzielę. Rzeczywiście to jest prawda. Tam się naprawdę zarabia. Tam ludzie chcą pracować również w niedzielę. I gdyby jeszcze wrócić do normalnego zwyczaju, gdzie nie było pensji, tylko dniówki, a to wtedy każdy jakby zobaczył, że ma te 200 zł dziś zarabia, to by chciał pracować. A jak w niedzielę 300, to chciałby pracować jeszcze bardziej. Także spokojna głowa, ludzie chcą pracować, tylko ludzie mówią, że nie chcą pracować, bo nie kojarzą tego, że jak przyjdą do pracy nie na 8, a na 6 godzin, to im się wtedy wypłata skurczy o 1/4. Oni tego nie zauważają. Oni tego nie zauważają. Otóż, proszę Państwa, jedni by chcieli pracować i zarabiać więcej, a drudzy nie chcą. I teraz powstaje zasadnicze pytanie. Dlaczego w ogóle my się zajmujemy problemem, ile człowiek powinien pracować? Przecież to powinna być prywatna umowa między pracodawcą a pracobiorcą. Jeden fabrykat ma akurat taki cykl produkcji, że on zajmuje dziennie 6,5 godziny i powinien znaleźć sobie takich ludzi, dać ogłoszenie w gazecie, że potrzebuje ludzi, którzy chcą pracować przez 6,5 godziny, oczywiście płacąc im mniej niż tym, którym by płacił 8 godzin. Prawda? A inny ma taki cykl, że trzeba pracować 10,5 godziny i wtedy będzie płacił znacznie więcej, ale też znajdzie sobie tych pracowników też przez ogłoszenie w gazecie, czy w internecie, czy gdzieś tam. Nie ma żadnego powodu, żeby istniał kodeks pracy, który nam mówi, że mamy pracować 8 godzin. Czemu 8, a nie 7,5, albo 6,3, albo 10? Skąd akurat 8? Skąd to się wzięło? Bo tak kiedyś ktoś lat temu 100 postanowił, jakieś tam międzynarodowe organizacje pracy albo coś takiego, jacyś socjaliści, i postanowili ją uregulować. Otóż tu nie ma co regulować. Każda fabryka może pracować sobie w innym terminie. Jedna może pracować na 3 zmiany, górnictwo pracuje na 4 zmiany, prawda, na przykład po 6 godzin. Albo też może pracować co 7 godzin i to przesuwać co jakiś czas, żeby wszyscy mieli sprawiedliwie, prawda, to się przesunie. Jedni pracują w nocy, drudzy w dzień. Nie ma żadnego powodu, żebym ja wiedział, jak pracuje ktoś na Śląsku, w Białymstoku czy w Szczecinie. To w ogóle polityków nie powinno interesować. Oczywiście, że świetnie się robi pieniądze, przemawiając na wiecach. 4-dniowy dzień pracy, 6-godzinny dzień pracy. Proszę, możemy tak wrzeszczeć. Tylko to jest w ogóle nonsensowne hasło. Dlaczego na przykład moje dzieci mogą jednego dnia iść do szkoły mieć 4 lekcje, a drugiego dnia 7 lekcji? No i co, coś się dzieje? Owszem, to zaburza rodzinę, jak jest kilkoro dzieci. Ale to nie zaburza rodziny, w których pan domu pracuje, prawda? To w czym to zaburza życie? No, pani domu się dopasuje, będzie robiła obiad albo obiad o kolację o innej porze, prawda? I tyle.
i nie ma najmniejszego powodu, żeby to o tym się w ogóle zajmowało państwo. No oczywiście pan Zandberg, który jest tak zwanym kawiorowym, czy tam kawiarnianym socjalistą, on sobie myśli, że cała praca jest taka biurowa, że właściwie to mogłoby jej nie być i nikt by tego nie zauważył. Ale w odróżnieniu od tego, co myśli pan Zandberg i różni inni ludzie na etatach, oprócz tego istnieją ludzie, którzy robią stoły, robią krzesła, elektrownie atomowe i tym podobne drobiazgi. I oni, u nich niestety, jak ten stolarz nie będzie pracował 8 godzin, tylko 4, to zarobi po prostu dwa razy mniej. No, nie może być inaczej. I teraz jak pan Zandberg chciałby to zrobić? Niech pan Zandberg powie ludziom, chcesz zarabiać dwa razy mniej? Albo w tym przypadku, chcesz zarabiać o 1/5 mniej? Tak, każdy mówi, walczmy z bezrobociem. No ale jakby pójść dalej i zrobić nie 4-dniowy, ale 3-dniowy, 2-dniowy, 1-dniowy i w ogóle 0-dniowy, to wtedy bezrobocie w ogóle by zniknęło. Tak? Wszyscy byliby na etatach, brali pieniądze, nie musieliby w ogóle pracować, ale bezrobocie by nie było. Bo każdy byłby na jakimś etacie. Odróżnijmy bycie na etacie od pracy. I my mówimy o normalnej pracy, to socjaliści mówią o etacie, a my mówimy o pracy. I praca ma swój rytm. Jak już mówiłem, w każdym zawodzie ta praca mieć różny rytm. Na przykład może być praca, która tak jest wyczerpująca, że człowiek już po 5 godzinach nie powinien pracować. Ale na przykład lekarze, chirurdzy, zwłaszcza pracujący przy mózgu, tak neurochirurdzy, mają bardzo ciężko odpowiedzialną pracę, a nieraz siedzą przy jednej operacji 12 godzin. No i co, jakiś dziennik zawodowy wkroczy i po 8 godzinach powie, odkładaj pan skalpel i do domu? Pan Zandberg po prostu zwariował. On widzi świat z punktu widzenia urzędnika na etacie, który ma normy i nie bardzo widzi związek między długością pracy. Świetnie wie, że przez dzień przyjął 8 interesantów. Jakby skrócić te z 8 godzin do 6, to też by przyszli, też by się zmieścili w czasie, prawda? I on by mógł pracować 6 godzin. Co na tym dowodzi, że jego praca jest w 3/4 niepotrzebna. Trzeba by mu obniżyć o 1/4 zarobki, skrócić dzień pracy i już nie sejdzie do domu. Także, proszę państwa, nie dajmy robić z siebie wariatów. Sama dyskusja o tym, ile powinno być i jaki powinny być długość dnia pracy, jest bezsensowna. Nie czy jest 8 czy 4, w ogóle jest bezsensowna. I to daje oczywiście zajęcie politykom, urzędnikom i tak dalej. Natomiast jest to kompletnym, ale to kompletnym, logicznym nonsensem. I oczywistą jest rzeczą, że etatyści, ludzie, którzy się zajmują tym, by chcieli. Ale gdyby na przykład było tak, że rzeczywiście każda fabryka pracuje w innym terminie, jak sobie życzy fabrykant, prawda? I robicie sobie, wybierają fabrykę taką, jaką chcą, to wtedy politycy nie mieliby co robić. No nie można wydać polecenia zmniejszyć o połowę godziny pracy. No nie można, w każdej fabryce jest inaczej. I dlatego oni chcą, żeby wszystko było poczulek, żeby wszystko było równo 8 godzin, a my chcemy zlikwidować cały kodeks pracy, zlikwidować te wszystkie ustawy, wprowadzić Polskę z Międzynarodowej Organizacji Pracy, zlikwidować Państwową Inspekcję Pracy, która tłumaczy, że ona dzięki temu 10 tysięcy przypadków rocznie pracodawcy wypłacili robotnikom należne pieniądze. Mówię, ale od tego są sądy. A to oni mówią, no ale my działamy szybciej, bo sądy działają wolniej. To recepta jest na prawa sądów, żeby działali dobrze, a nie tworzenie specjalnych parasądów, które by zastępowały sądy. Prawda? To jest taki nonsens, że praca jest czymś szczególnym, bo to pochodzi z czasów, z XVIII wieku, kiedy to byli ciemni, niepiśmienni chłopi i wtedy uważano, że trzeba się nimi zająć. Dzisiaj, proszę państwa, pracobiorca jest często bardziej cwany od swojego pracodawcy i często trzeba chronić pracodawcę przed cwaniactwem jego pracownika, a nie odwrotnie. Są bardzo wykształceni ludzie. Także, proszę państwa, pamiętajmy o tym. Jesteśmy w XXI wieku, a cały kodeks pracy to jest wynalazek jeszcze wieku XIX. Przejdźmy do normalności. Dziękuję.